Cześć wszystkim, witam z powrotem w Papa's Burgeria. No, na końcu drugiego sezonu mówiłem, że nie będę już się zawierał za więcej sezonów z Burgerii, ale po prostu naszła mnie ochota, żeby zrobić wam serię z każdego Papa'sa, również to był po jednym dniu. A skoro po jednym dniu, no to znaczy, że każdy dzień to osobny odcinek. No i na początku, jak mamy mało klientów, można robić kilka dni przy jednym terminie, tak? Jednak każdy papas ma swój termin w każdym miesiącu. No chyba, że się wylosuje. No jednak losowanie na kole też jest, jak zauważyliście. Wszystko jest zapisane w harmonogramie, nie? Jak to jest z tą serią. Więc jeżeli będzie mało zainteresowanie tą serią, to po prostu ją odpuszczę. Oczywiście też jest możliwość, że nie zawsze się odcinek pojawił, albo nie ma. Zresztą wszystko jest zapisane w harmonogramie, tak? Więc wszystko można sobie przeczytać. Więc skoro po jednym dniu, czyli oczywiście każdy odcinek, każdy dzień będzie miał przywitanie i pożegnanie, tak? Na te odcinki już nie są tak jak z Workijami w Papoli 2. Chociaż mógłbym zrobić tutaj też, że jedno przywitanie, czyli to dzisiejsze, a potem tylko pożegnanie jedno. No ale tak nie zrobię, bo jednak ten Worki 50 jest w Papoli. Tu jest jednak dni, to można je zrobić nawet 9, więc no, sami wiecie, jaka to jest ilość. I żeby nie grać tą samą osobą, to zagramy oczywiście kimś innym. Więc wchodzimy. No, jak coś to to usuniemy. To jestem na Flashpointzie. Teraz gram na Flashpointzie. Tam to grałem na stronie Y8, bo tam miałem rozpoczęty save, to nie mogłem go przenieść na Flashpointa, jak Flashpointa poznałem. No jednak Flashpointa poznałem później niż Papa's Burgeria miała sezon drugi. Teraz można powiedzieć, że jest sezon trzeci. Więc można napisać Krzysiek 3. Trzeci sezon. Ja się sam dziwię, że robisz trzeci sezon, a potem jeszcze któregoś tam no jest Papa's Burgeria to go, więc no, będzie taka różnorodność. Do 3 dni maksymalnie w każdym dniu, w każdym terminie tych pasków, nie? 3 dni maksymalnie. No chyba, że będzie mi się chciało więcej, no, ale max 3 dni. Znaczy nie jest powiedziane, że zawsze 3 dni wejdą. Na początku będą wchodzić 3 dni, a potem będzie ich może mniej, bo jednak będą bardziej. Więcej klientów na dzień będzie. Dobra. Graliśmy Martin w drugim sezonie. Papaluje raczej nie będzie wygrany przeze mnie, weź Merita. Wersja w formie jednodniowych papasów będę grał tymi drugimi postaciami, nie? Możemy nie grać tą samą postacią dwa razy, nie? Mimo że pierwszy i drugi sezon z Papa's Burgeria ma Martiego. No właśnie, Rita została przyjęta do pracy, tak samo jak Marty. Mamy pierwszy dzień. Dobra. Czyli jak pierwszy dzień, no to w sumie trochę dłuższy jest, bo jakby jest jeszcze wprowadzenie, nie? Jestem w stanie powiedzieć, że na pewno niektóre papasy będą się wylosowywać na kole, nie? No jest jeden dzień 31, kiedy jest losowanko koła. Dobra, już wam więc. Jak wam wszystko powiem, to nie będziecie mieli co czytać, nie? Okej.
Musimy zrobić 50, nie? 50 na 50. I wtedy będzie dobrze. 50 na 50, no nie 60 ileś na 40 ileś. Ok. Czyli tak, jedziemy z tym. Jedziemy z mięskiem. Teraz serek. Potem sałata. Na końcu majonez. Majonez to jest ten szary, to jest musztarda. Ok. Ciach. O, nie wyszło z grillem ani z biurka. Zobaczmy, że też uda nam się w tej sezonie zrobić jakiś perfekcyjny burger. Jakby nie będę tytułował oczywiście tych odcinków z pasów tych dniowych, nie? No po co mam jeden dzień zatytułować? No nie ma sensu, nie? No nie ma. Przygotujemy już mięso i ten bułę. Więc no, krótko mówiąc, macie teraz do wyboru, jeżeli ktoś by chciał obejrzeć moją grę Martin, to ma możliwość, jeżeli by ktoś chciał porównać, jak mi pójdzie w tym dniu, jak poszło w graniu Martin przy pierwszym dniu, myślę, że inne wyniki wyjdą, no to też będziecie mieli możliwość. I jeżeli będziecie chcieli tylko jeden dzień obejrzeć, to też macie możliwość, nie? Możecie sobie oglądać według własnego uznania. Czyli tak, pierwszy dzień za nami. Pierwszy dzień za nami to tym sposobem pierwszy odcinek się kończy. Ok. Zakończenie będzie oczywiście w menu. Czyli quit and save it. 102 punkty do zdobycia, czyli no to do zobaczenia w dniu drugim. Cześć!